każdym narzędziem, znaczy można by powiedzieć, że w zasadzie każdy obiekt, każdy przedmiot, każda usługa może by to potraktować jako narzędzie, a z drugiej strony jako broń w pewnym sensie. Chociaż może w dzisiejszych czasach nawet w coraz większym sensie jako broń. No cóż, portale społecznościowe, nowa forma mediów, prawda? O tym na antenie Radia Maryja Telewizji Trwam no nieraz rozmawialiśmy. W takim pozytywnym znaczeniu, prawda? Nowa forma mediów obok radia, obok telewizji, obok prasy. No i tak jak każde inne media, tak i tutaj może się pojawić to niebezpieczeństwo, że ktoś będzie próbował je zawłaszczyć i wykorzystywać do własnych celów. To jest jeden aspekt. No, a z drugiej strony mamy jakby istotną różnicę jakościową w postaci takiej, że usługi społecznościowe, a więc te nowe media, no, tworzone są w zasadzie przez samych użytkowników. Trzeba bowiem pamiętać i mieć cały czas na uwadze, że ci najwięksi gracze na rynku, oni tylko dostarczają treść, natomiast sami tej treści nie tworzą. Nie są autorami. Można by powiedzieć, że są w całym procesie komunikacji takimi dobrymi duchami, takimi dobrymi, pomagającymi nam wszystkim usługodawcami, którzy po prostu i tylko i wyłącznie ułatwiają nam komunikację. No więc trzeba się dobrze zastanowić, czy jeśli dzieje się coś niepokojącego, to gdzie jest problem? Czy to faktycznie jest problem usługodawcy, czy problem naszych użytkowników? No i jak? Wydaje się, że w dużej mierze użytkowników jednak. W końcu te treści są przez kogoś, mają autora. Czy to są pisane, czy to jest utwór w postaci dźwięku, czy to jest utwór w postaci nagrania wideo. Ktoś za tym stoi. Zwykli ludzie coraz częściej jednak te, powiedzmy, klasyczne media, choć nie wiem, czy to jest właściwy termin, przejawiają tę tendencję, że więcej się skupiają na publikowaniu przy użyciu platform społecznościowych, a mniej przy użyciu tych swoich, powiedzmy, natywnych środków. Czyli obserwujemy takie przenoszenie coraz większej ilości informacji, kumulowanie jej w jednym miejscu, czyli centralizacja. Bo wszystko też już tak zaczyna być z sobą połączone, że praktycznie czy aplikacje na telefonach komórkowych, czy no założenie jakiegoś e-maila powoduje, że muszę podać stary adres e-mailowy, tych weryfikacji albo numer telefonu komórkowego, tych weryfikacji jest tyle, no również po to, że chce się zdobyć i powiązać ze sobą przeróżne informacje na temat użytkownika. No i w związku z powyższym także niejednokrotnie możemy zostać wykluczeni z jakiejś społeczności czy z możliwości oddziaływania, jeśli nie zgadzamy się na politykę prywatności tak zwaną poszczególnych usługodawców, jak pan to nazwał, a ta polityka prywatności jest opisana najczęściej w tylu tomach, w elektronicznych plikach, że po pierwsze nie jesteśmy w stanie tego przeczytać, po drugie nie jesteśmy w stanie bardzo często tego zrozumieć, ponieważ tak to jest pisane, raczej żeby tego specjalnie nie rozumieć, żeby później ewentualnie w sądzie zawsze usługodawca mógł się wybronić. Jest kilka aspektów tych spraw, o których ojciec w tej chwili powiedział. Z mojej perspektywy wygląda to szczególnie ciekawie, bo mając też doświadczenie zawodowe od strony technicznej, a więc od tworzenia różnego rodzaju usług internetowych, no z jednej strony należy powiedzieć, że przecież te wszystkie wiadomości, które zbieramy u użytkowniku, no, nie robimy tego bez wyraźnego powodu. Tym powodem zwykle jest, i mam nadzieję, że tak jest, jest szczera chęć zrobienia z tymi danymi czegoś dobrego. Jeśli ja proszę o zapasowy adres e-mail lub podanie numeru telefonu, to
Należało przyjąć, że ja jako usługodawca mam dobrą wolę i na przykład chcę wykorzystać ten numer telefonu jako tak, na przykład narzędzie do dwuskładnikowej autoryzacji, a więc chronić użytkownika przed ewentualną kradzieżą jego danych, przed niepowołanym dostępem do konta. Być może potrzebuję zapasowy adres e-mail, dlatego że może nie jest to wcale oczywiste dla wszystkich, ale e-mail jest jednak usługą zawodną. Trzeba o tym pamiętać, że e-mail przypomina trochę kartkę pocztową, którą wysyłamy i mamy nadzieję, że dojdzie. To nie jest list polecony z potwierdzeniem odbioru. To jest rzecz zawodna. Tak więc jeden aspekt to jest ten, że zbieramy te dodatkowe informacje, te dodatkowe dane użytkowniku dla, powiedziałbym, jego pożytku, dla świadczenia lepszej usługi. Ciekawe jest to, gdy faktycznie zbierane są dane, które wydaje się nie mają jasnego przełożenia, do czego będą wykorzystane i w jaki sposób. I te polityki prywatności, o których ojciec wspomniał, też formułowane są na dwa sposoby. Część z nich faktycznie jest niesamowicie rozległa objętościowo, pisana językiem prawniczym, bo w zasadzie powinny być. Z drugiej strony brakuje wypunktowania najważniejszych cech i być może takiego ludzkiego opisu, co i z czym będziemy wiązać, w jaki sposób używać. Doktor Aldona... Drugi rodzaj polityki z kolei jest taki, że pisane są zbyt ogółowo. I to też jest problem. Będziemy wykorzystywać to, co zbierzemy, my i nasi partnerzy. No to równie dobrze można by nic nie napisać, prawda? Tak. Panie doktorze, doktor Aldona Ciborowska także w artykule poświęconym tym zagadnieniom zatytułowanym Nowa dyktatura zwraca uwagę na pewne podobieństwo schematu biografii, no między innymi założyciela jednego z chyba najbardziej dzisiaj popularnych portali społecznościowych, Marka Zuckerberga, z Billem Gatesem, z George'em Sorosem. Każdy z nich po zdobyciu, pisze, po zdobyciu miliardów staje się poprawiaczem świata, filantropem, recenzentem współczesności według globalistycznego szablonu i zwraca uwagę także na najnowszy list Zuckerberga z 16 lutego, sprzed 11 dni, budowanie globalnej społeczności. Przez niektórych także ten list został okrzyknięty manifestem. No tutaj prymat grup nad indywidualnymi osobami, ekosystem serwisu, walka z fałszywymi treściami, udział w społeczeństwie obywatelskim, likwidacja terroryzmu, walka ze zmianami klimatycznymi, zapobieganie pandemii i jeszcze wiele, wiele innych moglibyśmy zacytować tych tez. I pisze pani doktor, że z pewnością nie jest dziełem przypadku, że owe postulaty pokrywają się z ideami zarządzania globalnego, które reprezentują również Gates, Soros, Sachs, Obama, Clintonowie, Zbigniew Brzeziński, Klub Rzymski i Dawid Rockefeller. A więc płaszczyzna komunikacji staje się równocześnie płaszczyzną skrojonych treści, które mają układać się, miałyby układać się w określony manifest. Tak rozumie tę tezę. Ciekawa teza. No, gdy się ma znaczącą pozycję na świecie, gdy się ma narzędzia o globalnym zasięgu i gdy się ma fundusze znaczne, jeśli nie nieograniczone, do działania, nie dziwi tutaj, że niektórzy czują się zobowiązani wręcz poprawiać świat. Jakimiś demiurgami. Ja reprezentuję zupełnie inną pozycję. Ja sądzę, że każdy z nas zasługuje na prywatność i zasługuje na swobodę i zupełną wolność w podejmowaniu decyzji. Oczywiście w pewnym rozsądnym zakresie, który nie szkodzi w żaden sposób społeczeństwu. No, wydaje się, że wszystko mi wolno, choć nie wszystko wypada. Poza tym to, co robię, powinno dotyczyć przede wszystkim mnie i nie mieć wpływu na innych, szczególnie na tych, którzy się ze mną nie zgadzają w jakimś stopniu. Należałoby się uszanować. Więc ja
gorąco i zawsze wspieram rzeczy, które odznaczają się decentralizacją i odznaczają się pewnego rodzaju neutralnością. Ta neutralność może się wyrażać w postaci technologii, które na przykład używam w moim rozwiązaniu. Liczy się otwartość. Chciałbym ja jako użytkownik pewnych usług wiedzieć, co się dzieje z moimi danymi, wiedzieć, gdzie są przechowywane, w jaki sposób wykorzystywane, a co najważniejsze i w sumie coraz rzadziej spotykane. Chciałbym mieć możliwość bezproblemowego wycofania się z usługi. To jest rzecz, która jest naprawdę coraz trudniejsza do osiągnięcia w dzisiejszych czasach. W końcu mieliśmy niejedną historię i pewien mały niestety krzyk publiczny, gdy w pewnym momencie, nawet na szczeblu Parlamentu Europejskiego, poruszano kwestię tego, czy i komu, w jakich przypadkach i oczywiście jak to osiągnąć, przysługuje prawo bycia zapomnianym. Dosłownie tak to zostało nazwane. Chodziło tutaj o pewnego rodzaju cenzurowanie wyników wyszukiwania w wyszukiwarkach internetowych, a więc być może po jakimś incydencie pewne osoby chciałyby, aby ta rzecz jakoś w naturalny sposób poszła w niepamięć. W czasach internetu jest to nieco trudniejsze. W przypadku portali społecznościowych podejrzewam, że równie trudno jest się zupełnie wycofać w świecie, w którym informacja krąży, jest przekazywana od użytkownika do użytkownika. Ciężko ją zupełnie powstrzymać, a już na pewno nie idzie jej wycofać. To trochę przypomina plotkę, która raz puszczona w obieg i gdy nada się jej odpowiedniego dynamizmu, odpowiedniego tempa, no czyni ogromne zniszczenia, jest nie do zatrzymania. Czyli tutaj też z pewną obawą spoglądam na usługi portalów społecznościowych, które bardzo ułatwiają, no powiedzmy wprost, plotkowanie. Ta walka z fałszywą informacją, no to jest ciekawy wątek w dzisiejszych czasach. Każdy z nas, wydaje się, że każdy z nas życzyłby sobie otrzymywać prawdziwe informacje. Z drugiej strony, panie doktorze, przepraszam, że też wejdę. Otóż no często jest tak, że sami użytkownicy i ta dyfuzja informacji w internecie powoduje, że przełamywany jest monopol mediów mainstreamowych, które najczęściej należą do określonych także koncernów. W związku z tym no choćby oddziaływanie na kampanię wyborczą, w Polsce także była diagnoza, że uczestnicy internetu mocno wpłynęli na wizję tej kampanii, na odbiór społeczny kampanii choćby pana prezydenta Andrzeja Dudy, więc no jest też ta strona tego wszystkiego, tylko że jak w tych stronach się nie pogubić? No i na koniec, co by pan radził, panie doktorze, takiemu przeciętnemu użytkownikowi internetu, czy wchodzić wszędzie, czy wiązać z sobą wszystko w imię jakiejś wygody, wszystko, co nam podpowiadają w sieci, bo przecież tych podpowiedzi jest mnóstwo, krok po kroku, po kroku, po kroku, po kroku, zatwierdź i niby wszystko mamy związane, no ale później problem z wycofaniem. Przede wszystkim ostrożność. To jest tak oczywiste. Ostrożność i pewnego rodzaju rozwaga, zdrowy rozsądek, którym musimy się kierować w każdym obszarze naszego życia, obowiązuje także w zakresie usług internetowych. Proszę pamiętać, że pozostawiam tu jakby na boku kwestię tego, kto i czym ma ochotę dzielić się z innymi ludźmi. To jest jego, powiedzmy, osobista sprawa, nie znikam. Natomiast wydaje się, że dużo większą ostrożność należy zachować po stronie odbiorcy. I nie jest to ostrożność szczególnie różna od tej, z którą powinniśmy się odznaczać w podejściu czy do prasy, czy do radia, czy do telewizji. Są pewne źródła, którym możemy zaufać bardziej, innym możemy zaufać mniej. I sam fakt, że ktoś coś powiedział, napisał, zamieścił, jeszcze nie oznacza, że to jest prawdziwe. Przy czym w
przypadku mediów społecznościowych szczególnie łatwo jest rozpowszechniać te nieprawdziwe informacje i ja nie sądzę, aby usługodawca miał jakąkolwiek szczególną intencję, aby określać, co jest prawdą, co nie. Nawet nie mogę sobie wyobrazić, jakby mógł to robić. Więc za każdym razem, gdy słyszę o tym, że usługodawca bierze się w jakiś sposób za kontrolowanie przepływu informacji, no to przechodzą mnie ciarki. A tak się. Z tego czasu w internecie można było znaleźć taki komiks, który przedstawia budynek. Budynek z drewna, który jest rozbierany przez sporą ekipę ludzi. I na tym budynku, na jego ścianach widać resztki napisu prywatność. Ten napis oczywiście zanika, dlatego że zrywane są deski z tego budynku. W środku siedzi para na kanapie, przytulona do siebie, widać wyraźnie przestraszona tą sytuacją. Natomiast ciekawe jest to, że ta ekipa, która rozbiera im domek z napisem prywatność, z tych samych desek zbija płot dookoła domu z napisem bezpieczeństwo. To taka rzecz do przemyślenia, ile z tego, co się dzieje wokół nas, na portalach społecznościowych, a w szczególności w kontekście politycznym, jest w jakiś sposób przepychane i wydaje się, że nawet wymaga się akceptacji dobrowolnej pewnych zachowań pod szyldem zapewnienia nam bezpieczeństwa. Pewnie tak, ale kosztem prywatności wolałbym nie. Jest to ale. Bardzo dziękuję, bo o tym ale warto to rozkminić, warto o tym pamiętać, warto to także rozważyć. I dlatego ta rozmowa. Bardzo dziękuję. Pan dr Tomasz Kowalski z Instytutu Informatyki Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej. Bóg zapłać za rozmowę. Dziękuję bardzo. Pani doktor Gabriela Masłowska, poseł na Sejm Rzeczypospolitej, nasz gość. Szczęść Boże, pani doktor. Szczęść Boże. Pani poseł, teraz coś dla tych, którzy są spółdzielcami, którzy funkcjonują w ramach spółdzielni mieszkaniowych. Ten temat jest pani doktor szczególnie bliski i informuje pani także słuchaczy, co w zakresie spółdzielni mieszkaniowych dzieje się, zmienia się, jak spółdzielcy powinni na te zmiany się przygotowywać, reagować, więc przygotowywany jest także projekt ustawy w zakresie spółdzielni mieszkaniowych i w związku z tym poproszę panią poseł o przedstawienie pewnych założeń i też kontrprojektów, czy o projektów obok, bo nie wszystkie są przecież kontra, które zgłaszają także inne kluby poselskie. Rząd Prawa i Sprawiedliwości w 2007 roku, dokonując zmiany w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych, wprowadził zasadnicze zmiany. Dotyczyły one przede wszystkim ułatwień w uzyskaniu praw członków, praw własności do lokali, za które to lokale wcześniej zapłacili, pokrywając w całości koszty budowy, a na gruncie ówczesnych przepisów nie mogli być ich właścicielami, ale także zmiany te dotyczyły działalności spółdzielni pod kątem zwiększenia praw członków i większych praw członków, zwiększenia także obowiązków zarządów spółdzielni. Mimo wszystko ta dziedzina naszego życia społecznego wymaga dalszych regulacji, ponieważ w większości spółdzielni mieszkaniowych jednak mamy zastrzeżenia, członkowie mają zastrzeżenia, zgłaszają problemy, jeśli chodzi o zarządzanie,
niedostateczną gospodarność, łamanie praw członków, brak należytej kontroli. Obecny rząd Prawa i Sprawiedliwości systematycznie porządkuje różne dziedziny naszej gospodarki, naszego życia społecznego, oczywiście nie zaniedbując także tych kwestii. Ponieważ w spółdzielniach mieszkaniowych mieszka 1/3 Polaków, to jest ogromna sprawa, ogromna rzesza ludzi. Zmiany te wymagają solidnego przygotowania i bardzo rozsądnego podejścia. My rzeczywiście nad tym, można powiedzieć, czuwamy. Przygotowywane są takie zmiany, one już kilka miesięcy temu uzyskiwały formę pewnych projektów czy propozycji rozwiązań. W tej chwili dojrzewa jak gdyby ten projekt, on jest ostatecznie przez legislatorów Prawa i Sprawiedliwości sprawdzany, szlifowany. Nie chcemy działać pochopnie, a potem wprowadzać serii autopoprawek, jak to czasem czynią, próbują czynić niektóre kluby. I chcielibyśmy w tym projekcie takie rzeczy uregulować, które budzą zastrzeżenia głównie samych zainteresowanych, czyli samych członków spółdzielni. Największym problemem podnoszonym najczęściej przez spółdzielców jest brak należytej kontroli. Jak wiemy, spółdzielnie to majątek prywatny. Wobec tego na gruncie dotychczasowych przepisów o Najwyższej Izbie Kontroli nie podlega kontroli Najwyższej Izby Kontroli. Dlatego próbujemy w tym momencie dokonać zmian, jeśli chodzi o związki rewizyjne i zarówno krajowe, jak i regionalne związki rewizyjne. Mieliśmy do czynienia z sytuacją, dotychczas mamy do czynienia z taką sytuacją, że lustracje prowadzone przez związki rewizyjne nie są do końca rzetelne. Tym bardziej, że w takich związkach zasiadają sami prezesi spółdzielni w różnych ich organach, de facto kontrolują samych siebie. Wobec tego jest to jedna z przyczyn nie do końca szczegółowej, odpowiedzialnej kontroli, a na taką potem w sądach powołują się na przykład zarządy spółdzielni, jeśli trafia sprawa do sądu. Spróbujemy wobec tego w takim projekcie tak wprowadzić przepisy, które uniemożliwiają członkom zarządu lub rady nadzorczej spółdzielni być jednocześnie członkiem rady nadzorczej krajowego czy regionalnego związku rewizyjnego lub zasiadać w innych organach, bo w tym momencie powinien tracić członkostwo taki ktoś zarówno w radzie, czy też w zarządzie spółdzielni. Zmiany przepisów wymaga także kwestia zbyt małej przejrzystości i dostępności członków do dokumentów, które świadczyłyby o kosztach zarządu czy administracji, a szczególnie kosztów wynagrodzeń pracowników administracji, także pracowników zarządu. Wprowadzamy wobec tego taki obowiązek, który zresztą potwierdził Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów, że umowy o pracę członka zarządu czy pozostałych pracowników należy traktować jako umowy z osobą trzecią tak zwaną i że członek powinien mieć prawo wglądu do takich dokumentów. Niedopuszczalne jest także kontynuowanie procederu takiego oto, że spółdzielnie zaciągają kredyty czy pożyczki w bankach pod zastaw funduszu remontowego. Fundusze remontowe mają ściśle określone przeznaczenie. Są to opłaty członków na remonty i na inne rzeczy nie mogą być one przeznaczane poza remontami. Nie można wobec tego używać remontów jako zabezpieczenia dla zaciąganych kredytów w kwotach ogromnych często, ponieważ potem kończy się to tym, że rosną opłaty na fundusz remontowy i członkowie nie mają wglądu. Bo jeśli chodzi o zabezpieczenie na nieruchomości, czyli na hipotece, to tam potrzebna jest zgoda większości właścicieli. Natomiast spółdzielnie robią tutaj unik i za
zaciągają kredyty w oparciu o posiadane środki bieżące, czy na przykład na fundusz remontowy. Chcemy, aby takie rzeczy dalej się nie działy, nie były możliwe. Również bardzo ważną rzeczą jest, ażeby rozliczanie wpływów i wydatków, czyli kosztów utrzymania i eksploatacji nieruchomości, odbywało się poprzez ewidencję dla każdej nieruchomości. Mało tego, ażeby wynik takiego rocznego rozliczenia w postaci niedopłaty lub nadpłaty przypadającej na daną nieruchomość był precyzyjnie przedstawiany w sprawozdaniu rocznym, ponieważ ułatwiałoby to w znacznym stopniu śledzenie przez członków zainteresowanych, jak, na co, na jaki cel przeznaczane są ich środki, które ponoszą, a powinny być one wykorzystane tylko na daną nieruchomość. Jeśli takiego rozliczenia nie przedstawia zarząd na walnym, lub jeżeli, co się także dzisiaj dzieje, nie wprowadza pod obrady walnego projektów uchwał zgłaszanych przez członków, albo projektów poprawek do tych uchwał. One są lekceważone, nieprzygotowane przez zarząd, sprawdzone pod względem formalnym i nie poddane pod głosowanie. Taka sytuacja nie może być dalej tolerowana. Zarządy nie mogą dalej lekceważyć w ten sposób praw członków. Dlatego będziemy proponować tutaj sankcje w projekcie, mianowicie takie, że jest nieważna uchwała o udzieleniu absolutorium dla zarządu, jeżeli nie wykona takiego zadania. W dzisiejszej sytuacji wielu rodzin, gdzie nie ma pracy, gdzie emeryci, starsze osoby nie mogą poradzić sobie z zapłatą za leki, utrzymanie, a koszty utrzymania mieszkań są stosunkowo w Polsce duże w ogólnych wydatkach rodziny. Mamy do czynienia z zaleganiem w opłatach. Czasem są przypadki losowe i mamy takie przepisy obecnie, że jeżeli nawet taka osoba, która została pozbawiona prawa do lokalu, najpierw członkostwa, potem prawa do lokalu, grozi jej eksmisja, jeżeli taka osoba przy pomocy rodziny czy w inny sposób zdobędzie takie środki, ureguluje zaległości, zadłużenie, to mimo wszystko, sprawa jest w sądzie, to mimo wszystko, mimo uregulowania zobowiązań, nie jest przywracane jej członkostwo, nie ma obowiązku przywrócenia jej prawa do lokalu. Tak się to najczęściej kończy. Oczywiście sądy mogą różnie postąpić, ale mamy wiele doświadczeń tego typu, że nie są przywracane prawa do lokali. Chcemy, aby ten przepis przeredagować, że jeżeli istnieje taka sytuacja i jeśli dana osoba, zanim zapadnie decyzja w sądzie drugiej instancji, a mieszka dalej w tym lokalu, to taka osoba ma prawo domagać się przywrócenia członkostwa i przywrócenia prawa do lokalu, jeśli zmobilizowała się, zdobyła się na ten wysiłek ogromny, aby jednak to zadłużenie pokryć. Często jest tak, jak wspomniałam, że umiera jedna osoba z małżeństwa, zostaje druga z dziećmi i ma przejściowe trudności i mimo, że i trafia sprawa do sądu eksmisję i mimo, że zapłaciła ten dług, to jednak została pozbawiona prawa do lokalu. Nie możemy dalej na to pozwolić. Trzeba także wprowadzić wiele przepisów ułatwiających podział spółdzielni. Mamy do czynienia często z wielkimi spółdzielniami do 20 tysięcy członków. Są tam wyodrębnione osiedla, mają oddzielną administrację. Jeśli jest oczekiwanie takie i racjonalność w tym, żeby podzielić taką dużą spółdzielnię na mniejszą, trzeba, aby te przepisy były bardziej sprzyjające, bo dotychczasowe przepisy w tym zakresie są niewystarczające i powodują przewlekłość postępowania nawet na kilka lat. To są tylko niektóre przykłady kadencyjność zarządów. Otóż członkowie spółdzielni mieszkaniowych domagają się bardzo często w kontaktach z nami, domagają się wprowadzenia kadencyjności zarządu, dlatego że głównie prezesa, dlatego że często te funkcje pełnią osoby przez kilkadziesiąt lat i mające pewne
wykłady, możliwości, kontakty także z wymiarem sprawiedliwości i tak dalej. I często nie można po prostu dokonać zmian we władzach spółdzielni. Także z drugiej strony mamy do czynienia z dużą nieświadomością, jeśli chodzi o członków spółdzielni, brakiem znajomości przepisów prawa, bo też trzeba powiedzieć, że z aktywnością w spółdzielniach mieszkaniowych członków nie jest najlepiej, że nawet na gruncie obecnych przepisów mogliby wiele zmian dokonać przy większej aktywności, uczestniczeniu na przykład w zebraniach walnych. Ale oczywiście brak możliwości realnego wpływu, wiadomo, że zniechęca do takiego udziału i tu mamy błędne koło. Dlatego będą to przepisy szły w tym kierunku, żeby po pierwsze zwiększyć kontrolę nad majątkiem i środkami członków przez nich samych, ponieważ oni, to są ich pieniądze, to są pieniądze z wpłat zarówno na budowę lokalu, jak potem na bieżące funkcjonowanie. I jednocześnie wprowadzić pewne sankcje za łamanie tych przepisów. Natomiast projekty, przepraszam ojcze, które się pojawiają jako projekty także dotyczące tej kwestii, one są różne. Część z nich, jeden z tych projektów, który wpłynął ostatnio, zawiera nasze przepisy, które my kiedyś składaliśmy podczas poprzedniej kadencji, które nie zostały uchwalone, ponieważ trzeba zauważyć, że przez poprzednich 8 lat, mimo zapowiadanej wielkiej rewolucji w spółdzielniach mieszkaniowych, jednak nie wprowadzono żadnych zmian, nie tylko że rewolucji, ale żadnych zmian. Te 8 lat był okresem straconym. Część z tych przepisów jest jak gdyby powieleniem naszych wcześniejszych propozycji. W części już widzę, że autorzy się na tym etapie już wycofują, zanim jeszcze poddany został po procedowaniu. Inne są bardziej radykalne. My oczywiście jesteśmy gotowi nad wszystkimi propozycjami pracować, nad wszystkimi propozycjami się pochylić i tak, żeby wybrać najkorzystniejsze przepisy i ten proces usprawniania spółdzielczości mieszkaniowej troszeczkę posunąć do przodu. Także wszystko trzeba do przodu. Zapraszamy gorąco. Do zobaczenia. Chrześcijanin tańczy, 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 tańczy. Chrześcijanin tańczy, 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 tańczy. Tańczy, tańczy, tańczy jego ciało. Tańczy, tańczy, tańczy jego ciało. Jest 11 minut po godzinie 13. Zapraszam na aktualności dnia. Obudź się, Moskwa. Niech opadnie kłamstwa mgła, powstań z chorem Polską, daj nam sprawiedliwość. Bóg ojczyzna, honor, wiara, w sercach naszych nasz nam dara. Powstańcie z mocy, Boga syna. Obudź się, Moskwa, niech opadnie kłamstwa mgła, powstań z chorem Polską, daj nam sprawiedliwość. Bóg ojczyzna, honor, wiara, w sercach naszych nasz nam dara. Powstańcie z mocy, Boga wzywa. Mieć albo być, pytania dwa. W świecie, gdzie wszystko cenę ma. Pytają dzieci, kiedyś nas, kto ukradł im najlepszy czas? Kto sprzedał pamięć dawnych lat? Ta poniewierkę wygnał w świat. I kto zatraci? Oh.
gościem jest pan profesor Mieczysław Ryba, wykładowca m.in. w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Witam serdecznie, panie profesorze, szczęść Boże. Szczęść Boże. Panie profesorze, nowy tydzień rozpoczął się, poniedziałek, zatem przed nami wiele, jak praktycznie każdego tygodnia, różnych wydarzeń, w tym także politycznych. Na koniec poprzedniego dowiedzieliśmy się z portalu wPolityce.pl, że w IPN-ie miałyby być papiery na Adama Adasza, a więc człowieka, który wiele razy był rozpoznawany pod krzyżem, później uczestniczył w kampanii Bronisława Komorowskiego, był z nim widziany, widoczny, pojawiają się w internecie memy, bowiem Hadasz dawniej miał nazywać się Dobosz, miał donosić na kolegów w Jastrzębiu, gdy pracował na kopalni, no i pseudonim jego miałby być Matka, więc niektórzy żartują sobie właśnie również z tego pseudonimu. Co takie informacje, które no po 27 latach od roku 89, kiedy ta historia nam się toczy, kiedy widzimy różnego rodzaju decyzje decydentów, środowiska na przykład wokół byłego prezydenta pana Bronisława Komorowskiego, no i teraz niejakiego Adama Hadasza, również przytulającego się do Bronisława Komorowskiego, albo odwrotnie, Bronisława Komorowskiego przytulającego się do Adama Hadasza. Co one nam mówią tak naprawdę? Bo wydaje się, że ta sytuacja po tylu, tylu latach powinna już być jasna, czysta, klarowna, a okazuje się, że nie jest. Oczywiście sprawa jest złożona. Dotyczy wprawdzie jednej osoby, nie z samego świecznika życia politycznego, ale rozgrywanego przez różne osoby z pierwszych stron gazet. Ale na pewno sprawa nie jednostkowa, bo proszę sobie przypomnieć, że główna teza krytyków pewnego układu pookrągłostołowego, który nie dokonał dekomunizacji i pełnej lustracji, główna teza jest taka, że to dziedzictwo PRL-u ciążyło i ciąży jeszcze, ale przede wszystkim ciążyło na III Rzeczpospolitej w sposób niepomierny, szczególnie jeśli bierzemy pod uwagę wymiar życia społecznego czy politycznego. Naturalnie najbardziej głośną sprawą ostatnio była sprawa Szafy Kiszczaka, a zarazem sprawa Lecha Wałęsy i dochodzenia do tego, jaka była jego przeszłość w latach 70. Ale rozwikłanie tej zagadki otworzyło nowe pytania, zwłaszcza pytania dotyczące, jaka była rola, albo inaczej, dlaczego Lech Wałęsa po 89 roku zachowywał się tak, a nie inaczej w polityce. Czy ta przeszłość, czy ta szafa symboliczna wpływała na jego decyzję? I teraz oczywiście to jest postać kluczowa z pierwszych stron gazet, prezydent i tak dalej. Ale takich ludzi różnorako uwikłanych w tę przeszłość jest co niemiara i wydaje się, że przykład tego nieszczęśnika no, ilustruje w jakimś sensie nie tylko jego, powiedzmy, jakieś poplątanie charakterologiczne, bo pamiętajmy, jeśli ktoś tego typu prowokacje robił pod krzyżem na krakowskim przedmieściu, a z drugiej strony widać było, że to jest prowokacja, a nie jego działanie, powiedzmy, zgodne z intencją, jaką mogłoby to być opisywane, no to mamy do czynienia z jakimś takim bardzo charakterem poplątanym, a z drugiej strony widzimy, że niekoniecznie jest to działanie samodzielne, czyli wiadomo jest, jak była rozgrywana katastrofa smoleńska, jak była kwestia krzyża na krakowskim przedmieściu rozgrywana, jak tutaj były uwikłane różne środowiska typu środowisko Janusza Polikota. Jeśli do tego nałożymy pewne powiązania ze służbami PRL-owskimi zapewnione, a więc zapewnione pewne uzależnienia w tym zakresie, no to nam to o wiele więcej mówi o tym zachowaniu, o zachowaniu tego człowieka. Ale z drugiej strony mówi nam to, czym III Rzeczpospolita była, że jest to brzemię komunizmu, postkomunizmu bardzo tutaj ciążyło i wciąż jeszcze ciąży, wciąż jest pewnym zadaniem.
zdaniem dla obecnych władz i dla obecnego pokolenia, żeby to ten garb z Rzeczpospolitej zrzucić. No właśnie, bo to nie jest kwestia jakiegoś jednego człowieka tylko i wyłącznie, ale pewnego rodzaju systemu, a także różnego rodzaju oddziaływań, podejmowanych decyzji przecież przez te 27 lat, które później skutkują na życiu wewnętrznym ojczyzny, no i relacjach także międzynarodowych, bo pamiętajmy, że to, co jest w naszych szafach, to zapewne i dużo więcej jest w szafach poza granicami. No to jest ostatecznie, gdybyśmy tak chcieli skwitować to, o czym mówimy, jest kwestią niezależności Rzeczpospolitej oczywiście, bo im więcej ludzi aktywnych w życiu publicznym, w jakimkolwiek aspekcie tego życia, ma tego typu uwarunkowania i uzależnienia, tym jest gorzej dla zdrowia tego państwa, a zarazem do jego samodzielności. No to jest rzecz oczywista. Ktokolwiek ma takie narzędzia szantażu lub wpływu, absolutnie jest w stanie jakby manipulować biegiem wydarzeń, a ta manipulacja kończy się źle dla samego państwa. Został zaprzysiężony, to już drugi temat, który chciałbym na początku tygodnia poruszyć, nowy sędzia Grzegorz Trybunału Konstytucyjnego, Grzegorz Jędrejka. Pan prezydent podczas zaprzysiężenia mówił, niezwykle ważne jest utrzymanie ładu konstytucyjnego i to jest też o tyle ważna nominacja, że Trybunał Konstytucyjny jutro ma zebrać się w pełnym składzie. Pierwszy raz, odkąd jego prezesem została pani sędzia Julia Przyłębska i to ona ma przewodniczyć obradom Trybunału. Będzie także sędzią sprawozdawcą. Temu posiedzeniu zapewne będzie się wiele mediów i nie tylko przypatrywać, no bowiem są głosy w Trybunale Konstytucyjnym, że w Trybunale są problemy, że zdaniem niektórych sędziów Sąd Konstytucyjny pod przewodnictwem Julii Przyłębskiej nie pracuje prawidłowo, że należałoby się nad sposobem procedowania zastanowić, że te sprawy też nie idą tak, jak miały iść, tylko są odkładane. Pani sędzia, zdaniem tych, którzy tak twierdzą, nie widzi potrzeby rozmowy i decyzje miałyby nie podlegać dyskusji, konsultacji. Czy Trybunał Konstytucyjny pana zdaniem będzie w dalszym ciągu istniał jako temat, czy też ta sprawa będzie rozwiązywana tak, jak rozwiązana być powinna? Czy Polacy będą znowu słyszeć o Trybunale? Wydaje się, że będą słyszeć. To nie za sprawą tego, co się wewnątrz Trybunału dzieje, chociaż tam, jak wiemy, są sędziowie z różnych nominacji poprzedniej ekipy i obecnej, więc na pewno wewnątrz łona tego Trybunału będą różne spory, ale wydaje się, czy różnice zdań, wydaje się to być nawet rzeczą naturalną i wcale nie dziwną. Natomiast kwestia jest taka, że widzimy, że Komisja Europejska, przynajmniej w osobie Timmermansa, jest specjalnie zorientowanego rzeczywiście w niuansach prawnych i konstytucyjnych Polski. Chce tę sprawę grzać. Oczywiście jest pytanie, dlaczego, nie jest to kwestia wewnętrzna związana z kondycją samego Trybunału w moim przekonaniu, ale jest to jak gdyby konsekwencja pewnej układanki międzynarodowej i pragnienia jednak albo upokorzenia Polski, albo nawet ukarania, no bo wiadomo jest, że szczególnie dla środowisk lewicowych, a wydaje się, że Timmermans reprezentuje je w dużym stopniu, kwestia rządów prawicowych w Polsce jest kwestią na tyle nieakceptowalną, że cały czas się to dzieje. Druga rzecz taka, że tworzy się pewna nowa konfiguracja geopolityczna. Wielu bierze pod uwagę możliwość rozpadu Unii Europejskiej, a więc będą się tworzyć nowe konstelacje i tutaj Polskę starano by się zmarginalizować, bo wiemy o tym, że nawet jeśli na szczyt G20 będzie ona zaproszona, to odzyskuje swoją bardzo ważną pozycję podmiotową na arenie międzynarodowej po wizycie Angeli Merkel na przykład i tak dalej, i tak dalej. Więc toczy się pewna gra o Polskę. Natomiast już w tej chwili o wiele bardziej to, co się zwie wewnętrznym życiem politycznym Polski, nawet tym opozycyjnym,
doceniano, że to polska opozycja animuje zewnętrzne ataki na Polskę, ale jest też odwrotnie. To zewnętrzne czynniki geopolityczne, które nie widzą podmiotowej pozycji dla Polski, używają w sposób cyniczny środowisk lewicowo-liberalnych po to, żeby animować pewne konflikty, a zarazem osłabiać całą państwowość polską i jej podmiotowość na arenie międzynarodowej. To się dzieje. Natomiast drugi kontekst tego wszystkiego, to już tego nie jest nawet spór o Trybunał Konstytucyjny Sądowniczego i okupują się jak gdyby na różnych pozycjach. Znaczy twierdząc, że niezależność sądów jest tak daleko posunięta, iż one same jak gdyby powinny się korporacyjnie tylko rządzić i nie ma możliwości zewnętrznego, czyli politycznego wpływu na bieg tego, co się w tych organach dzieje. W związku z czym jest taka wojna informacyjna. Podgrzewanie Trybunału Konstytucyjnego jest po to, ażeby użyć tego do tej walki. Panie profesorze, wspomniał pan także o tym kontekście europejskim. Znamy sprawę Timmermansa, który tak jakby uwziął się na Polskę, a może reprezentuje jakieś interesy i jest tym, który właśnie ma krzyczeć i ciągle strofuje Polskę. Z drugiej strony kłopoty Martina Schulza, który przecież został szefem niedawno, został szefem SPD, został szefem SPD na kandydatem na kanclerza Niemiec. Okazało się, że teraz ma przewagę nad Angelą Merkel. Dwie kadencje był szefem Parlamentu Europejskiego, no nic się do niego nie przyklejało, no poza zachowaniem, poza również wobec Polski naturalnie, ale no nie było żadnych sensacji specjalnie wyjmowanych na światło dzienne z nim związanych, teraz są. Dlaczego? Jest to dobre pytanie, zresztą dzisiaj podejmowane przez portal Polityce.pl i nie tylko. Otóż wiemy o tym, że sam Schulz był, znaczy w ogóle ta sytuacja była antypolską przez Parlament Europejski inspirowana. Przez 100 lat czerwa to się zmienił, powstały nowe gatunki polityczne i elektryczne, najlepiej sprzedająca się płyta jazzowa wszechczasów to Kind of Blue amerykańskiego trębacza Milesa Davisa. Natomiast w tej chwili jako kandydat na Rafał Motyluk, Polskie Radio. Polskie Radio 24. Filip Jastrzębski, piłkarze Ruchu Chorzów wygrali u siebie ze Śląskiej Otrocławy 2-0 w meczu kończącym 23. kolejkę Ekstraklasy. Niebiescy objęli prowadzenie Pawełu Miłosza Przybeckiego. Drugą bramkę z rzutu karnego zdobył Rafał Grodzicki, który, jak mówi, był tylko skutecznym egzekutorem. Myślę, że za tą bramkę największe brawa trzeba przyznać Jarkowi Nieszkodzie, bo on zrobił tą całą sytuację, ale najważniejsze ruch też jest to, że dopisujemy 3 punkty. Ruch na dzień dzisiejszy wychodzi ze strefy spadkowej. Zdajemy sobie sprawę z tego, że to jest początek. Ruch odniósł drugie zwycięstwo z rzędu i awansował z ostatniego na 14 miejsce w tabeli. Liderem po 23 kolejkach jest Lechia Gdańsk, która ma 4 punkty przewagi nad drugą Jagiellonią Białystok. Trzeci jest Lech Poznań, a czwarta Legia Warszawa. W ekstraklasie siatkarek ŁKS Łódź pokonały własnej hali Legionowie Legionowo 3-0 w meczu 22 kolejki. W rozgrywkach o Mistrzostwo Polski w hokeju na lodzie Polonia Bytom wygrała na wyjeździe z Orlikiem Opole 5-2 i w rywalizacji play-off do 4 zwycięstw prowadzi 3-1. W półfinale jest już GKS Tychy. W innych parach Podhale Nowy Targ prowadzi z GKS-em Jastrzębie 3-1, a Komar Krakowia z Unią Oświęcim również 3-1. Piłkarz ręczny Adam Wiśniewski ogłosił dziś zakończenie kariery. Wcześniej lewoskrzydłowy zrezygnował z gry w reprezentacji Polski. Do końca sezonu Wiśniewski będzie grał dla Orlenu Wisły Płock. Z tą drużyną związany jest od początku swojej kariery. Z reprezentacją Polski zdobył brązowy medal Mistrzostw Świata w Katarze w 2015 roku oraz zajął 4. miejsce na ubiegłorocznym Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro. Kamil Stok wygrał dziś 2 z 3 treningów na dużej skoczni podczas Mistrzostw Świata w narciarstwie klasycznym w Lahti. W swoim najlepszym skoku uzyskał 131,5 metra. Lubię to skakać, czuję dzisiaj dobre warunki, super. Nie ma żadnych martwień, bo to już jest historia, to co się stało. Tego już nie zmienię, natomiast mam świadomość, że mogę po prostu sam zawalczyć o swoją przyszłość i z takim nastawieniem będzie dobrze. Dobrze też spisywał się dziś Maciej Kot, który zajmował 3., 4. i 13. miejsce. Może jeśli chodzi o tą stronę taką fizyczną, nie byłem w sumie za tak dzisiaj gotowy, bo to ta gotowość ma być na czwartek i na sobotę, ale byłem obudzony i
w 100% gotowy do tego, żeby iść na górę i skakać. Jutro kolejne treningi, w środę kwalifikacje, a dzień później konkurs indywidualny. Jerzy Janowicz wrócił do drugiej setki światowego rankingu tenisistów. Po wczorajszym triumfie w Challengerze w Bergamo łodzianin zajmuje 188 miejsce. Liderem pozostał Brytyjczyk Andy Murray, który wyprzedza Serba Nowaka Dziokowicza i Szwajcara Stana Wawrinkę. Do pierwszej dziesiątki awansował Francuz Jean-Wilfried Tsonga, który zajmuje 7 miejsce. W rankingu tenisistek na 6 pozycji pozostała Agnieszka Radwańska. Na czele wciąż Amerykanka Serena Williams przed reprezentantką Niemiec polskiego pochodzenia Angeliką Kerber i Czeszką Karoliną Pliszkową. W pierwszej setce jest jeszcze Magda Linet, która zajmuje 93 lokatę. W stolicy Dolnego Śląska rozpoczął się dziś tenisowy Challenger Wrocław Open. Pierwszego dnia do rywalizacji w turnieju głównym przystąpił jeden Polak, Hubert Hurkacz. W pierwszej rundzie 20-latek przegrał z Francuzem Jonathanem Berseik 2-6, 7-5, 5-7. A jutro w hali Orbita wystąpią trzej Polacy, Kacper Żuk, Andrzej Kapaś i Michał Przysiężny. Natomiast w środę zagra Jerzy Janowicz. Prognoza pogody. Słaby deszcz popada w nocy na zachodzie i północy kraju. 6 stopni pokażą termometry na Dolnym Śląsku, 3-4 stopnie będzie w centrum, 1-2 na Suwalszczyźnie i miejscami w Małopolsce. Na południu na zachodzie kraju czasami będzie wiał porywisty wiatr. Jutro na wschodzie sporo słońca, w innych regionach zachmurzenie duże. Z większymi przejaśnieniami od zachodu będą postępowały opady deszczu. Nadal dość ciepło jak na ostatni dzień lutego. Od 5-6 stopni na zachodzie i północy do 10-14 w innych regionach w Małopolsce. Lokalnie do 17 stopni będzie wiał umiarkowany wiatr. Na Pomorzu, w Małopolsce i na Podkarpaciu okresami dość silny i porywisty. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Ten tydzień z pewnością dostarczy 23 i tego to rozpoczęliśmy ostatnią godzinę wieczornego pasma w Polskim Radiu 24, które jak w każdy poniedziałek o tej porze będziemy rozmawiać o tym, no, ale jak zachować równowagę psychiczną. Walka o emisję gazów cieplarnia, Radio 24. Spotkanie ministrów Unii Europejskiej, ministrów środowiska. Przed nami także debata o drzewach, czyli tej sławetnej wycince. Przed nami także abonament radiowo-telewizyjny, bo w tym tygodniu rząd ma pokazać projekt przepisów o nowym abonamencie. Jak on będzie ściągany, to każdego przecież także interesuje, bo są to pieniądze, które będzie trzeba wpłacać, choć powiedzmy, że wpłacać powinno się również dzisiaj, bo takie są przepisy. No i także Senat zajmie się przepisami Komisji Weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji w Warszawie. Tutaj też wiele różnych analiz, które mówią, znaczy, że nie należy łączyć władzy wykonawczej, administracyjnej z sądowniczą, a takie kompetencje miałaby mieć ta komisja. No i oczywiście 1 marca, Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych. I pani Anna Środa, psychoterapeuta. Bardzo, bardzo dużo tego, panie profesorze. Czeka nas ciekawy tydzień. Już w samej nazwie państwa stowarzyszenia, które pomaga DDA, jest akcent na ruch, na kroki, od do, od czego do czego chcą państwo prowadzić. My prowadzimy od destruktu do konstruktu. Ten program, tak, jeżeli mówimy o młodych dorosłych dzieciach alkoholików, on też ma taką swoją nazwę roboczą, z dalekiej podróży do własnych kątów, czyli od czegoś, co było trudne, ciężkie, do czegoś własnego, co będzie fajnym, konstruktywnym doświadczeniem. Co to znaczy młode, dorosłe dzieci alkoholików? Bardzo dziękuję, pan profesor. Osoby, tak, na początku tygodnia. Dziękuję za rozmowę. Powiedziałem o takim programie wiodącym, tak, który jest w naszym stowarzyszeniu realizowany, bo on jest adresowany do młodych, czyli takich, którzy mają 18-26 lat, dorosłych dzieci alkoholików, czyli osób, które wzrastały w rodzinach dysfunkcyjnych, gdzie źródłem tej dysfunkcji był problem alkoholowy jednego, czasem dwojga rodziców. Czyli to jest te klasyczne, tak jak mówimy, DDA. My jeszcze wyselekcjonowaliśmy taką grupę, którą nazwaliśmy młodymi dorosłymi. Ale też pracujemy i ze starszymi, tak jak to nazywamy. Mamy tu nasz program DDA+. Już taka standardowa nazwa, dorosłe dziecko alkoholika, prawda? Tak, jakie to osoby obejmuje, w jakim wieku? No ten nasz program obejmuje osoby, które ukończyły właśnie 26 lat, a w górę niestety nie. Do pani Anny Środy mam takie pytanie. Właśnie a propos te nazwy, dorosłe dziecko alkoholika, bo już właśnie w samej tej nazwie też jest takie nawiązanie do cofania się, mam wrażenie. Niby dorosły, ale dziecko alkoholika.
właśnie ta sama nazwa każe się cofnąć niejako w przeszłość. Dlaczego? Bo dzieciństwo tak bardzo rzutuje na dorosłość? No to, na co my zwracamy uwagę, że to dzieciństwo to jest takie źródło, nie? Taki dorosły dziecko alkoholika, czy ono jest młodsze, czy starsze, ma różne symptomy, różne objawy, które utrudniają mu funkcjonowanie w takim codziennym życiu, tak? Na zewnątrz może być tak, że wszystko jest super, wygląda świetnie, super się zachowuje, jakby tutaj pozornie wszystko gra, a z drugiej strony w środku jest cała taka pan doktor Tomasz pustka, trochę w ogóle braka w akceptacji samego siebie, tak naprawdę w ogóle nie wiem, kim jest, tak? Doktorze, i ta nazwa dorosły dziecko alkoholika to jest takie nawiązanie właśnie do tego źródła, że ja wracam do tego domu, tak? Że jestem temat, już dorosły, bo na to wskazuje moja data urodzenia, tak? Że mam ukończone te 18 lat. Z drugiej strony dniem, jestem dzieckiem, bo mam niezaspokojone masę potrzeb emocjonalnych z dzieciństwa. No i alkoholika, bo często jakby tu jest też to źródło, tak? Że źródło tej dysfunkcji. Naszym bezpieczeństwie, naszej prywatności, a równocześnie powiedziałbym takim uzależnieniu, wciągnięciu brakiem bezpieczeństwa i brakiem prywatności, bo ta granica wydaje się być już bardzo cienka, a może nawet przekroczona. Mam tu na myśli sobotni artykuł także w naszym dzienniku, który został opublikowany z pańskiego autorstwa. I artykuł sieć pod kontrolą o przejawach cenzury, o tym, że portale społecznościowe przestają być platformami wyłącznej komunikacji, ale stają się też miejscem, dzięki którym ktoś zaczyna mieć władzę, dlatego że posiada informacje, które zresztą sami przekazujemy. No i ciekawy moment także o braku przetargów, braku konkursów na dołączanie portali społecznościowych na stronę instytucji publicznych. Przyznam szczerze, że do tej pory w ten sposób nie spojrzałem na ten wątek sprawy, ale rozumiem, takim dorosłym dzieckiem alkoholika jest się do końca życia tak samo jak i alkoholik się do końca życia, tak? Nie, to jest troszkę coś innego. Mówimy o syndromie dorosłym dzieci alkoholika. To nie jest choroba, to jest syndrom. To jest zespół cech nabytych, które nabywamy wzrastając właśnie w takim domu. To jest strategia, sposób jak przeżywać, jak sobie poradzić z takim właśnie pijącym rodzicem, z takim chaosem, zamieszaniem, domem, który jest oparty na manipulacji, na chaosie. To nic nie jest stałe, nic nie jest pewnego. Nie chodzi mi o jakieś dramatyczne, takie stereotypowe widzenie, że to jest skrajna patologia i już ostateczny marginalizm. To się dzieje też w białych rękach. Żeby dziecko sobie jakoś potrafiło w tej rzeczywistości poradzić, wyrabia sobie jakieś takie strategie, wchodzi w różne role. Nabywa takiego syndromu, ale to nie jest choroba. Na przykład może być bohaterem, który będzie właśnie, tak najczęściej to dorosłe dziecko, jest najstarsze, to pierwsze, tak, że będzie takim właśnie bohaterem, ono będzie właśnie opiekowało się tym domem, ono będzie tym takim rodzicem mądrym, dojrzałym, dorosłym. W środku to jego dzieciństwo zostało już zagłuszone, że on nie ma takiego spontanicznego życia, jak mają dzieci. Dziecku wystarczy być tylko dzieckiem. Ono nic nie musi robić, nie musi żadną rolę wchodzić. Tak? To rodzice mają nad nim ten parasol ochronny rozwijany. A w takim domu jest tak, że ten parasol ochronny rozwijany najczęściej nad tym ojcem, nad tym rodzicem pijącym. I wszyscy są na tym skoncentrowani. Więc takie dziecko nie może właśnie poddać się, tak, schować się pod ten parasol, tylko samo.